Zapewne kiedyś, drogi graczu, zastanawiałeś się, dlaczego lubię Harry'ego Pottera, albo dlaczego gram w gry o Harrym Potterze. Szczerze mówiąc, sam nie wiem dlaczego, ale uwielbiam gry o Harrym Potterze. Dlatego dziś na kanał wlatuje Hogwarts Legacy. Ale żeby nie było za kolorowo, to pamiętajcie, że streamy z Hogwarts Legacy też będą na moim głównym kanale, więc zapraszam ciebie, drogi widzu, na streamy. Przeszedłem troszeczkę gry już z Hogwarts Legacy, a teraz ciągniemy fabułę na odcinku. Problem jest taki, że jeśli ten odcinek będzie przed streamem, no to w takim razie jutro jest ostatni stream z Hogwarts Legacy, bo więcej streamów z Hogwarts Legacy nie będzie. Dlaczego? Ponieważ uważam, że granie powinno się ciągnąć zarówno jak i na streamach i na filmach, na let's playach. Dlatego też rozpoczynamy let's play z Hogwarts Legacy. Moi mili państwo, witam was bardzo serdecznie w grze Hogwarts Legacy. Nakładam słuchawki i ciśniemy przez tą piękną grę, przez tą piękną fabułę jak najdłużej. Witamy w Hogwarcie. Moi drodzy, mam troszeczkę tutaj już poekspione i w ogóle wszystko ładnie, pięknie. Najbliżej mamy do zajęć z zielarstwa, więc zaznaczmy sobie zajęcia z zielarstwa oczywiście i idziemy. Mamy tu kluczyk. Fajowo. Gdzie ten ów klucz poleciał sobie? Halo? Bo możemy... Bo pomiędzy właśnie tym streamem, a pomiędzy tym wszystkim, no to mogę już śmiało otwierać takie fajne szafki, nie? Fajne szafki się już otwiera. Takie z uskrzydlonymi kluczami. Ale gdzie ten kluczyk poleciał? Halo? Panie kluczyk! On the upstairs? Przeszukajmy sobie. Wow. Dobrze, że mogę takie rzeczy robić. Dobra, tu nie. O. To tutaj? Chyba przechytrzyłem właśnie kluczyk. Tak swoją drogą. Tak, właśnie przechytrzyłem kluczyk. Nie no, nice. Ale on będzie tutaj prowadził, jak nic. Siemaneczko. No i teraz sobie zobaczcie. Mamy taki oto kluczyk, nie? No i naciskamy spację, żeby trafić w dziurkę od klucza. Nie trafiłem, bo jestem największą lamą na świecie. No. Za wcześnie, przepraszam. Ej, drogi widzu, zostaw suba, jeśli chcesz, abym trafił w ten kluczyk. O, trafiłem! Suby zostawione! Chociaż nie, to nie ten kanał. Nie musicie dawać na tym kanale suba, ale będzie mi bardzo miło. Na głównym kanale możecie zostawić, bo zbieramy do końca roku 1000 subów, więc zostawcie subskrypcję. Dobra, żetony. Czy my musimy iść do salonu Gryffindoru, żeby te żetony jakoś poskładać? Na razie nie, wolałbym je sobie tak podtrzymać. Dobrze, idziemy w takim razie na lekcję zielarstwa. Moi mili państwo, lekcja zielarstwa. No na pewno nie z Profesor Sprout, bo to jest oczywiście Hogwarts Legacy. To jest gra, która się dzieje pod koniec XIX wieku, więc no, Harry'ego Pottera tutaj nie ma. Dobra, czyli mamy tutaj iść na zajęcia z zielarstwa. Dobra, czekaj. O, dobra. Trafiłem w przycisk. No i co my tu mamy? Rozpocznij misję. Co to za kurde matka natura?
Profesor Garlic! Profesor Czosnek! A little treat for your auntie. Class, please welcome the newest rose in our garden. Sebastian Swallow. Siemaneczko. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bowl. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber. O, mandragory! Ale gituwa! Będzie darcie ryja! See if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Nauszniki. Co oni, watę sobie włożyli do uszu? What the fuck? Pociągnij mandragorę. Dalej Nikodemie Mikrusonie. Joki grubos. Och mandragorki. Czemu ja grubasa jakiegoś mam opryszczałego? Halo, co to ma być? Postać mandragorę. O, mandragora żyje i ma się dobrze. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket. Fajne lekcje zielarstwa. Reparo. No i szklarnia naprawiona magicznie. Dlatego taka gruba. Ach, ta mandragora. Oj, coś czuję, że... Zasianie dyptamu na stole, okej. O, jakieś zajęcia z profesor Czosnek będą? Dawaj. Porozmawiam z profesor Czosnek. They can be rather difficult to get a grasp of. Prawie mi słucho odebrało. Powinienem być takim gburem, bo nie słyszę na jedno ucho i powinienem to powiedzieć. Ale z racji, że raczej akurat przy tej postaci bądźmy miłą postacią i nie nauczymy się Avada Kedavra. Ale ja sobie gdzieś tam pomiędzy będę sobie grał, stworzę sobie nową postać i będę pierdolonym ślizgonem tylko po to, by zdobyć zaklęcie Avada Kedavra. Jak tak o tym powiedziałem głośno, to tak trochę nie fair wobec was, że będę grał dwiema postaciami różnymi, ale chuj! Szanuję was, widzowie. Dlatego tego nie robię. Mikruson. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting Dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Pick them up in Hogsmeade. You visited the magic. Zajebiście. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Oh. It wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Coś młoda ta pani profesor, nie? Jak sądzicie? Zbyt ładna i zbyt ruda. O czym mogę o czymś z nim jeszcze po... Okej, dobra. Zasiej dyptam używając stołu zielarskiego. Fajnie. Odblokowano stół zielarski. Dyptam. Czas wzrostu 10 minut. Rozmiar rośliny mała. Okej. Okay. Co, i mam czekać 10 minut, tak? Oprócz idonice. I mam czekać 10 minut. No okej, okay, no to co ja mogę w ciągu tych 10... No to na pewno. I'll let Professor Sharp tell you about that.
Profesor Sharp. Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. Chińską kąsającą kapustę? Oj. Side of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, professor. They're in the other greenhouse. Fajne to zielarstwo. Czemu z profesor Sprout takiego nie było? Mr. Pruitt has kindly offered to accompany you. Mr. Prevet! Rodzina Molly Weasley! Pewno jakiś dziadek albo ktoś. Pradziadek może. Chociaż nie, dziadek. Siema, Prevet. Leander Prevet. No to on był chyba dziadkiem Molly Weasley. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Jeśli krzyczę, to przepraszam. Za głośny mikrofon mam. Dobra. Idź do drugiej szklarni. Mam iść do drugiej szklarni. Cudownie. Leander Prevet. Kolejny gryfon, który jest rudy. Ronaldzie Weasley, czy to twój pradziadek? Chińska kąsająca kapusta. Ej, fajnie! Fajne to zielarstwo, chyba. Może Neville'em Longbottomem nie będziemy z ziela... Przepraszam. Sorry. Wyglądasz jak Percy. Wyglądasz jak Percy. To nie wróży dobrze. Wyglądasz jak Percy. A to jest naprawdę bardzo niedobrze. O, manekin. Wciśnij tab. Naciśnij myszkę, aby otworzyć menu podręczne i przypisać chińską kąsającą kapustę. O, okej. I co teraz? Następnie naciśnij tab, aby użyć swoich przypisanych wspomagaczy. Lol. I co? Zaatakuj manekin szkoleniowy kąsającą kapustą? Aha, takie coś. A czy okej. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the denoming, but they left her hawking daffodils in tatters. Fajne. Bastards, aren't they? Naprawdę on jak Percy wygląda. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and Deathcap has more of them. Prawdziwy... Other plants too. No, to Prevet jest, a nie Weasley, ale no. Anyway, no. Probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Będzie spowinowacony z Wesleyami. Przez Molly i Artura. Dobra, wróć do profesor Czosnek. Profesor Czosnek. Ja pierdzielę. Oni to mają zajebiste nazwiska. Garlic. Dobra, gdzie jest pani profesor Czosnek? I tended to the Chinese chomping cabbages, professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Na pewno. Ale bym był hamem. Trzeba być Lizusem, żeby zdobyć najwyższą ocenę na sumach. Być jak Hermiona Granger. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. To trochę niedobrze. Misja ukończona. Zajęcia z zielarstwa. Dobra. W takim razie mamy kolejną misję u naszej koleżanki Nati. Mapa świata. Ona jest gdzieś w tych okolicach. Dziewczyna z Łagadułu. No i tam teraz się udamy.
Cóż to jest za miejsce? Dolne Hogsfield. No i właśnie udamy się do dolnego Hogsfield, żeby właśnie z Nati porozmawiać na temat, nie pamiętam już tego, bo to przerabiałem na streamie, ale coś ważnego. O, spotkaj się z Nati. O, kolejna misja nam się pojawiła. Cóż to za misja? W Hogwarcie mamy zajęcia z eliksirów. Na razie do ówczesnego profesora Snape'a nie chcemy iść. Nie chcę poznać okrutnego profesora Snape'a. Dobra, Revelio mamy. Użyjmy Revelio, może tutaj coś będzie w pobliżu, ale nie, bo tutaj już chyba wszystko na full. Zrobiłem tak, to jest dziedziniec dzwonnicy i tego typu spraw. Tutaj to akurat mamy Hogwart. O. Coś tu jednak nam błyszczy. Ale Homory jeszcze nie mamy, Wingardium Leviosa tym bardziej nie mamy. Możemy iść dalej. Dobra, no to udajemy się do dolnego Hogsfield. What the fuck? The fuck? Okej. Dolny Hogsfield. No dobra. W takim razie idziemy. Co ja bym mógł wam opowiedzieć, drodzy widzowie? To, że w Hogwarts Legacy mi się gra naprawdę wykurwiście. O, chatka Hagrida. Znaczy... Ej, bo w ogóle to jest dziwne, nie? Bo to jest domek profesora od zajęć opieki nad magicznymi stworzeniami. A tam z kolei mamy, tam w tamtej okolicy mamy domek Gajowego. I zastanawia mnie jedno, no bo zobaczcie. Krajobraz stąd wygląda zupełnie jak krajobraz z Harry'ego Pottera i Kamienia Filozoficznego i z Komnaty Tajemnic. A od więźnia Azkabanu przechodziliśmy przez drewniany most do domku Hagrida. Stąd nasuwa się moje pytanie. O, fajnie, księżycowy kamień. Ale jak się to zbierało? A, tak się to chyba zbierało, okej. Stąd nasuwa się moje pytanie. Czy Hagrid w pierwszych dwóch częściach mieszkał w domku nauczyciela opieki nad magicznymi stworzeniami, czy po prostu domek nauczyciela opieki nad magicznymi stworzeniami to była chatka Hagrida, która znajduje się za drewnianym wiaduktem? Bo jeśli tak, to tutaj mamy niezłe przekręcenie w nazewnictwie. No ale okej. Gra mi się naprawdę przecudownie, jak i też innym twórcom internetowym. Więc mamy tutaj balony. Ciekawe. Na razie ich trafić nie mogę. No więc ciekawe, bardzo ciekawe, nie? Dlaczego tak to wyglądało? Dolny Hogsfield. No to odkrywamy tym sposobem coraz więcej. Coraz więcej tych. Coraz więcej lokacji? Można tak to ująć? No i zobaczcie, tutaj mamy chatkę Gajowego, czyli chatkę Hagrida. A tam mieliśmy domek nauczyciela opieki nad magicznymi stworzeniami. Gdzie ten domek był wraz z tym krajobrazem Hogwartu pokazany w pierwszych dwóch częściach Harry'ego Pottera. No trochę to dziwne. Wygląda intrygująco. Bardzo dobrze, Nikodemie Mikrosonie, że tak uważasz. Revelio tutaj widzę nie mamy. Tutaj jest jaskinia, do której na pewno się udamy. Ale rymy. Nikodem nie czuje, że rymuje. O! O! O, o, siemaneczko. Kimżeś ty jest? Grace Pinch Smedley. A, ona jest ze Slytherinu. To ciebie nie lubimy, koleżanko. Generalnie, nie? Ciebie trzeba tępić. Jebać ślizgonów. Nie, żartuję. Dobra, mamy tu skrzynkę jakąś.
tych okolicach. Obstawiam, że pod wodą. Ale nie wiem. A ty kim jesteś? A ty jesteś Arn. Jesteś goblinem. Do ciebie też na pewno się odezwę. Zobaczmy, ciekawie. Siemaneczko, Nati. Hello, Nati. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrok and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking. No właśnie, tu się zaczyna. No i tu mam dylemat. Czy wydać profesora Figa? Czy być skrytym cichociemnym i utrzymywać Nati w niepewności dalej? Zaufajmy Nati, ale mam nadzieję, że przy tym nie wyda się to dalej. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. O kurna. Zaczyna się. That Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us, which is why I wanted to speak to you. No, słuchamy cię, Nati. Something that day in Hogsmeade, you displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Okay. Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibililand. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Dobrze to słyszeć, ale dobrze to słyszeć mogłoby narazić Nati na jakąś śmierć, niebezpieczeństwo, tak? To może być niebezpieczne. Pomartwmy się o nią. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own, and the fact that they're working with Ranrok, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus... Po części ma rację, tak? ...day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out. Ciekawie się zapowiada. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Nati. Naprawdę, ciekawie się zapowiada. Nie. Okej. What's going on here? Misja ukończona, dziewczyna z Wagadu. Okej, co my dalej mamy? Łamigłówki Merlina. Pewna kobieta potrzebuje pomocy. Znajduje się na nadbrzeżu niedaleko doków. Zadanie profesor Hekat. Expelliarmus! Klucze Dedala? Odszukaj pozostałe żetony. Aha, 8 na 16 ich mamy, okej. Okay. Unikaj ataków przeciwnika wykonując przewroty. No tak. Nie zrobię tego zadania. Nie zrobię... Nie nauczę się Expelliarmusa, dopóki nie będę miał tam jakichś tam wrogów do pokonania. No dobra, no to... Okej. Okay. Dobra, zobaczmy, co ten goblin ma dla nas ciekawego. Ej, możemy tutaj coś sprzedać. Tu można coś sprzedać. Siemaneczko. Hello, sir. What do you sell here? Hello. I'm Jalal Sami, and this is my potion. Brzmisz jak jakiś... Nieważne.
Sklep z eliksirami? Mogę zobaczyć pana towary? Pokaż mi swoje towary! Wiedźmin! W Harrym Potterze. Okej. Okay. Eliksir wieganowy za 100? Bierzemy. A ja bym z przyjemnością jeszcze coś sprzedał. Ja bym sobie sprzedał na pewno... Sprzedajmy to. Sprzedajmy to. Sprzedajmy to. Sprzedajmy to. To też. No to już te wyjątkowe. No to też możemy okularki sprzedać, no bo one nam nie będą aż tak potrzebne. No i tym sposobem mamy 3000 galeonów. Superancko. Dziękuję. Fajne, fajne, fajne. Dobra, mamy tu skrzynki jakieś. Okej, okay, dobra. Czas pookradać ludzi. Eliksir wieganowy? A nie. Dobra, tu mamy jakiś woraz. Jeszcze więcej galeonów. Tu jest ten, skrzynka. Ale tu nie możemy się dostać. Okej, okay, dobrze, kumam. No dobra, no to w takim razie zobaczmy, co ten goblin ma nam do zlecenia. Siemaneczko, Arn. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ramrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ramrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you. Okay. But I took them to their camp southwest of here. Just okay. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. No ciekawie, ciekawie. Tutaj widzę wóz albo przewóz. Śmieszne. Dobra, no to mamy dodatkową misję. No, dokładnie. Rozwalił go na szczątki. Dobra, mamy tutaj coś w pobliżu? Chyba nie. Okej. Okay. Idziemy w głąb lasu, ale czy to jest zakazany las? Nie wiem. O, coś tu mamy. Kamień księżycowy tu jest. Spoko, przyda się zawsze do eliksirów. Dobra, idziemy dalej. Co? Sakwa z galeonami, fajnie. Co my tu mamy? Zagadki? What the f... Okej, okay, czy ja tu mogę jakoś wejść? Beasts welcome. Okej. Łuska czarnego hybrydkiego. O. Z dwie strony przewodnika w Highlandach. A, czyli to już są Highlandy, okej. Ej, ciekawe. Bardzo ciekawe. Tu smoka pokona... Ło. Grubo. Nie powiem grubo. Okej, sakwa kolejna. Dużo sakiew? Nie wiem. Można tutaj zdobyć. Fajnie, miło. Przyjemnie. Jest już ciemno. Jest już ciemno. Siszko jest. Okej. Oto pająki!
Dobra, jestem ciekaw, ile już tutaj ominąłem, tak? Wyzwania. Strony przewodnika, okej, dobra. Potem jeszcze w Hogsmeade na pewno to wszystko poogarniamy. Kolekcje. Co my w kolekcjach mamy? Highlandy, bo już nam się zaczęły Highlandy, więc... Okej, dobra. I mamy tutaj coś jeszcze ciekawe. Wrogowie, strzelec kolczasty. Okej. Nowy trzon do różdżki? Królewska czarna. Ej, ładnie wygląda, aż sobie zamienię. Wiecie? Z miłą chęcią sobie zamienię. Ja jestem tylko ciekaw, czy mi dalej nagrywa. Dalej nagrywa. Cudownie. Cieszy mnie to niezmiernie. Kochana gierka. No to dobra, no to zmieniamy, bo naprawdę jest bardzo ładna. Bardzo ładnie to wygląda. No i już nam tutaj nawet troszeczkę... obrona wskoczyła do góry, ofensywa i zdrówko ładnie, pięknie. Dobra, co mnie interesuje? Misje. 3 na 10. Dobra tam. Let's go. Omijamy go 10 razy. Ała. Kontrolem. Zapomniałem. Okej. Nie umiesz. Jesteś słaby. Okej, dobra, czyli możemy Expelliarmus się nauczyć. Zarąbiście. Cieszy mnie to niezmiernie. Ale go rozwaliłem. Tak, 8 nóg to stanowczo zbyt wiele. Też tak uważam. Ale co mnie tutaj kusi, to to, że na pewno muszę zmienić zaklęcia. Muszę zmienić zaklęcia, no to chwila, te, tak? Expelliarmus się nauczymy, to o tyle dobrze. Dobra, jakie my tutaj zaklęcia mamy? Mamy akcję, mamy takie, no w sumie tu niewiele mamy do zmiany, ale mamy tutaj Petrificus Totalus chyba? Z takich podstawowych, Drętwota, okej, no to Drętwotę wiemy jak, Protego też wiemy jak. Revelio tym bardziej wiemy jak. Zaklęcie podstawowe, no to wiadomo. Rzut starożytnej magii, no to za pomocą Z, tu za pomocą czego? Starożytna magia, podstawowe. Alohomora, jeszcze niedostępne. Okej, i Petrificus Totalus, no to wiadomo, trzeba się do wroga zakraść i... A użyjmy. Zakradnijmy się do nich i użyjmy na nich Petrificus Totalus. Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało. Wojownik lojalistów. Dobra, pal się. O, jednak już się nie palisz. Oj, jak mi przykro. Okej. No, zaczyna się niebezpiecznie. Niebezpiecznie się zaczyna. Podoba mi się. O, a co my tu mamy? Mroczny wilk. O, świetnie. Dobra, incendio na was. I spaliłem wilki. Ło! Ała! Chodź tu. Let me see.
Ała! Dobra, ty już nie żyjesz. I ty też. Dobra, G, uleczamy się. Dobra. O Jezu, ile was tu? Dobra, starożytną magię na was. Ja pierdziule. Ale walka zacięta. No muszę trochę ogarnąć ten motyw walki, nie oszukujmy się. Futro wilka się przyda. Przyda się. Okej, dobra. Okej. No to zobaczmy te powozy. Kim ty jesteś? A, zwykłym. Wydobądź wozy. O kurde. Okay. The wizards will be defeated. Okay, dobra, jeden pokonany. Ło! Wybuchające beczki. No i nie żyjesz. I dziękuję. Okej, dobra, bo tutaj się zaczyna już. Dobra, na nich trzeba wszystkich sposobem. O Jezu, ej, dobra. Już się zaczyna troszeczkę nieciekawie. Nieciekawie się zaczyna. O ty kurde. O wy. Halo. Dobra. Ej, panie. Ała. No nieciekawie. Bardzo nieciekawie. Nie podoba mi się to. Znowu od ostatniego punktu kontrolnego. Ciekawe, gdzie mnie wywali. Jest już 41 minut. Nagrywam, Boże Święty. No to skończymy tą misję i co? Okej, okay, dobra. Okej. Czy ja mam ich pokonać jakoś? Ła! Incendio.
Levioso! Incendio! Didn't have to end this way. Aha, no i fajnie, i mnie pokonano. Co jest? Wykonaj kombinację? Boże święty! Przecież ja tego nigdy nie przejdę, ja nie umiem w ogóle walczyć w tych grach. To trzeba sposobem. Pokonaj wroga za pomocą Petrificus Totalus. Dobra, wszystko świetnie, tylko jak używać tego? Jak używać Petrificus Totalus? Gdzie tu się patrzyło na zaklęcia? Te. Petrificus Totalus. Podkranie się niezauważenie do wroga i naciśnij F, gdy na ekranie pojawi się podpowiedź. Okej, okay, dobra. Ała, dobra, już mnie zauważyli. Dobra, pora uciekać. Dobra. Jeszcze raz. Okej. Okay. Pokonać ich za pomocą Petrificus Totalus. Dobra. I 30 ich trzeba zabić. Spoko. Aż taki mocny to ja nie jestem, nie? Dobra. Nikt mnie nie zauważy. Dobra, tu trzeba naprawdę sposobem do tych panów. Więc zobaczymy. Go and patrol. Wydobądź wozy z obozowiska. Okej, dobra. Trzymaj wroga w powietrzu 10 sekund, okej. Okay. Ale jak używać Petrificus Totalus? O, dobra. 1 na 4 widzę. Dobra. Trzymaj wroga w powietrzu przez 10 sekund. Dobra, haha. Nie będę od nich na razie niczego zbierał, tu jedynie mogę. 7 galeonów tylko. No chodź tu, pyszałku. A ten co za dziwne rotacje robi tam w mapie? Okej, dobra, chyba mnie zauważył. Ja się do niego podkradnę i użyję na nim Petrificus Totalus. Dobra, no nie, no bez jaj, no. Aaaa!
No nie. Tak nie powinno być. Boże święty, jak walczyć? Nauczcie mnie walczyć. Nauczcie mnie. Dobra. On jest jeden sam. Dobra, on teraz jest ten. Ukradnij bełt kuszy strażnika lojalistów. Okej, okay. Pokonaj wroga za pomocą jadowitej tentakuli. Pokonaj wroga za pomocą jadowitej tentakuli? Ale fajne. Dobra. Ciekawe. Oj, w niefajnym miejscu. Nie żyjesz. Ha, 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 ha. Dobra. Dobra. Czas ich tutaj jakoś... Hehe. Nie ma tak dobrze. Dobra, no to ja mam sposób na tych wszystkich wrogów. Sposób jest. Tylko hardkorowy. Haha. No i co teraz? Dobra, zakradnijmy się jeszcze raz. Pokonaj wroga za pomocą jadowitej tentakuli. Zasadźmy mu gdzieś w pobliżu tentakule. O, jesteś w takim miejscu, że... To bądź wozy z obozowiska. Dobra, where are you? Dobra, gdzie są te wozy? What the fuck? Skitraw się gdzieś, goblin. I dobrze. Dobra, Revelio. Nie, V. A nie, bo to tylko... Dobra, te wozy są tutaj prawdopodobnie. Okej. O, skrzynka. O, i fajnie, i wozy wracają do Arna. Revelio. Czy my tu jeszcze coś mamy? Mamy skrzynkę. Fajnie, i mamy... Co to jest? Klasyczna szata szkolna z oblamowaniem. Okej. Okay. Ciekawe. On zniknął gdzieś. On jest za murami, gnój! Patrzcie na to. Na pewno będzie za murami. No, mówiłem. No, bo zleciał gagatek. Dobra, my mu
Walniemy jadowitą tentakulę. Niech go zabije. Dobra, podejrzenia. Tak, masz omamy słuchowe, bardzo dobrze. Czemu tentakula go nie zabija? Jadowita tentakula. No i elo. Dobra, no nie udało mi się, ale no cóż, no. Dobra, czas wracać. O, mamy mushroomy skaczące. Jumping mushrooms. Jumping mushrooms. No i dobra, no i wracamy. Boże, 500 kroków mamy do niego. Ale to... Ale to nic. Bo jesteśmy najlepsi na świecie. No i tym sposobem... O, mamy kolejną misję chyba w Hogwarcie. Mapa Hogwartu. Oj, mamy kolejną misję. Zadanie profesor Hecat. Dobra, nauczymy się Expelliarmus, fajnie. Zajęcia z eliksirów i... Co my jeszcze mamy? A, łamigłówki Merlina, pewna kobieta. No dobra, dobra, dobra. Fajne. Ale tym się zajmiemy w następnym filmie. Dobra, tutaj widzę coraz więcej wrogów. Nie podoba mi się to wcale. Dobra. Możemy sobie iść, iść, iść. No ale trzeba będzie się w walce podszkolić. Nie oszukujmy się, w walce trzeba będzie się podszkolić, więc ja się pomiędzy odcinkami podszkolę, a tu mamy kamieniowy księżyc. Znaczy ten. Kamień księżycowy. Kamieniowy księżyc, spoko. Zarąbiście, naprawdę. O, Hogwart widać, jak ładnie. Ładny Hogwart nocą, ładna szkółka. Dobra, wracamy do goblina. Czy jego wózki już wróciły? Nie, chyba jeszcze wracają. No dobra. On, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was. Bilbo Baggins jako goblin. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. What fees? I managed to free your carts fairly easily. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. Bardzo dobrze. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and ciekawie, bardzo ciekawie. We've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. What a nice idea, Ron. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. Super, dzięki, miło. Dziękuję ci ślicznie. Revelio. All the best to you. Once my car arrives, I'll be happy to show you. A tu jest skrzyneczka. Szabla. Okej. Okej, dobra, ale homary jeszcze nie mamy. Więc to by było chyba na tyle z Hogwarts Legacy na ten moment. Ja sobie wrócę do Hogwartu, więc trzymajcie się ciepło na razie, siema.